No bo w tych wszystkich produkcjach myślę, że ta muzyka jest takim niecielesnym bohaterem. Jest jedną z postaci takich niewidocznych, których my obserwujemy, słyszymy, nadaje tempo, no jest, podkreśla pewne rzeczy. Witam Was, drodzy słuchacze, w podcaście Dyskusje o filmach. Jest to odcinek trzeci, który chcielibyśmy poświęcić filmowi Twin Peaks, a konkretnie muzyce w tym filmie. Rozmawiać będę na ten temat z Pawłem Wielochą. Witaj, Pawle. Witam, witam Piotrze, dziękuję za zaproszenie. No my tak wstępnie rozmawialiśmy kiedyś o tym, żeby nagrać podcast, rozmowę o serialu Twin Peaks, ale chyba dla obu nas jest to tak wielki temat. Ja powiem ci, troszeczkę boję się ruszyć do tego. Ja oglądałem i słuchałem paru podcastów, gdzie ludzie, którzy o wiele lepiej znają ten serial, rozmawiali o nim i powiem ci, nie czuję się specjalistą do tego. Tym bardziej, że ty jeszcze nie obejrzałeś trzeciego sezonu, nie? Nie, jeszcze jest przede mną trzeci sezon, tak. Tak więc tak się złożyło, bo my nagrywamy to jest dzisiaj 23 grudnia, czyli jesteśmy dosłownie dzień przed świętami i nagrywamy to z tego powodu, że 11 grudnia, czyli dla nas 11 dni temu, zmarł Angelo Badalamenti, czyli właśnie ten muzyk, który stworzył muzykę do Twin Peaks, także postanowiliśmy skupić się nie na serialu, tylko właśnie na muzyce. Na muzyce, no i na jego niesamowitej postaci, samego kompozytora, no, który dorastał na Brooklynie, zaczął swoją przygodę z muzyką. Od wieku 8 lat zaczął się uczyć grać na pianinie. W dzieciństwie słuchał bardzo dużo muzyki klasycznej, poważnej, latynoamerykańskiej, opery i zdobył tytuł magistra sztuki na Manhattan School of Music. I współpracował z wieloma artystami, nie tylko z Davidem Lynchem, my może o tym nie wiemy, ale wśród tych kooperatorów jest także Nina Simone, Shirley Bassey, Pet Shop Boys, Dusty Springfield, David Bowie, Paul McCartney, który rzekomo zdradził mu, że wielką fanką zarówno serialu, jak i muzyki była królowa Elżbieta. No, serial Twin Peaks i wcześniejszy film też Lyncha Blue Velvet w zasadzie bez muzyki Badalamentiego no nie byłby tym samym. To aż trudno sobie wyobrazić. Ja jestem wielkim fanem, może kiedyś namówię cię do omówienia też tego westernu Sergio Leone, do którego muzykę do tych filmów, jego do tych westernów, tych makaroni western, tych włoskich westernów robił Ennio Morricone. I też sobie ciężko wyobrazić te westerny bez tej muzyki, to nie byłoby to po prostu, nie? No bo w tych wszystkich produkcjach myślę, że ta muzyka jest takim niecielesnym bohaterem. Jest jedną z postaci takich niewidocznych, których my obserwujemy, słyszymy, nadaje tempo, no jest, podkreśla pewne rzeczy. Myślę, że warto o tym też wspomnieć. Tak. My w ogóle zaczęliśmy naszą znajomość od twojego tomiku poezji i ja ci muszę powiedzieć, że dla mnie Twin Peaks to jest oczywiście historia, to jest historia tego morderstwa, kto zabił Laurę Palmer, ale chyba właśnie dzięki muzyce Badalamentiego mnie ta historia jest dla mnie drugorzędna. Kiedy ja oglądam na przykład sceny tego filmu, szczególnie właśnie sceny, gdzie leci ta muzyka. Za chwileczkę będziemy na przykład mówić o tańcu Audrey. To ta scena, ona nie wnosi nic do treści jakby, ale ona jest taka senna. To jest dla mnie poezja, powiem ci. I ja ten serial właśnie chyba dzięki tej muzyce odbieram właśnie. Treść jest ciekawa. Oczywiście tam człowiek był ciekawy, pierwszy raz szczególnie jak oglądał, kto zabił Laurę Palmer, ale nie dlatego teraz wracam do tego serialu, nie? Właśnie ta muzyka i jakiś taki poetycki duch to dało mi. No, poetycki to jest, myślę, że nie do końca właściwe słowo, bo tam to jest taka poezja z zagrobu wręcz, bardzo surrealistyczna. Tak jak powiedziałem, ja uważam, że muzyka w Twin Peaks jest jednym z bohaterów i ona ma uzasadnienie w każdej scenie, w której się pojawia. Tak, To tak. jest muzyka bardzo prosta, z tego co wyczytałem dzisiaj, przygotowując się do naszej rozmowy. I to też zarzucono Lynchowi, że ta muzyka jest zbyt minimalistyczna, zbyt prosta.
ale tak naprawdę ona nie musi być inna. Ona jest tak perfekcyjna, tak doskonale skonstruowana, dopasowana do okoliczności, czy bohaterów, postaci, zdarzeń w tym serialu, że ona jest absolutnie wystarczająca. A jeżeli chodzi o Audrey, to ja uważam, że to jest jedna taka z tych perełek na tym soundtracku. Ona się bardzo wyróżnia. Ona nie jest posępna, ona nie budzi przerażenia, ona nie budzi strachu, nie mamy gęsiej skórki. Myślę, że Audrey's Dance bardzo dobrze podkreśla osobowość tej dziewczyny. Ona jest kocicą, ona jest uwodzicielska, ona chce się wyrwać z tego świata, w którym jest. I myślę, że to jest taki pazur tego całego soundtracku. Tak. I przy okazji, jednym z tematów tego filmu jest pytanie, czy nasze życie jest prawdziwe, czy to jest po prostu sen, czy po prostu czy śnimy, szczególnie w trzecim sezonie też ten temat jest taki rozszerzony jeszcze w tej kwestii. I ten taniec Audrey jest taki senny, jest czymś takim właśnie. Ty się zastanawiasz, czy to jest sen, czy Ja to ci jest powiem jawa. tak. Każda piosenka, każdy utwór na tym soundtracku, bo mówimy tu o muzyce, według mnie jest absolutnie surrealistyczny. I generalnie cały film, cały serial jest oniryczny dla mnie. On jest absolutnie nierzeczywisty, chociaż jest rzeczywisty, bo mamy podany konkretny, jest podany w konkretnej formie. Ale uważam, że jest to muzyka surrealistyczna. I David Lynch dobrze wiedział, czego chce i myślę, że bardzo dobrze trafił, jeżeli chodzi o Angelo. Oni się świetnie, świetnie Tak. dopełnili. Tutaj chciałbym jedną rzecz podkreślić, jeżeli mi pozwolisz, bo dzisiaj wyczytałem w New York Timesie, który napisał taki nekrolog dla kompozytora, że ta współpraca się oczywiście zaczęła od filmu Blue Velvet, jak już wspomniałeś, w 1986 roku, ale sam Badalamenti stwierdził, że jego współpraca z Davidem Lynchem to jest jego drugie małżeństwo. Oni się bardzo, bardzo dobrze dopełnili jako artyści, byli bardzo różni. David Lynch mówił mu to, czego chce, używając Tak. abstraktów, ale nie mówił konkretnie, że na przykład Marysia idzie drogą, tutaj biegnie kotek, piesek, nagle jedzie samochód. On używał abstraktów, wprowadzał go w pewnego rodzaju trans. I Angelo, słuchając go, miał zawsze zamknięte oczy, wyobrażał sobie to, co mówi David Lynch I i grał. komponował muzykę. Tak, i co jest ciekawe, to pierwsze podejście zawsze było tym właściwym i Lynch nie kazał mu zmienić ani jednej nuty. To jest fenomen dla mnie. Tak było chociażby z tym tematem Laury Lory. Palmer. Tam Badalamenti, jest takie nagranie na YouTube, zachęcamy was, drodzy słuchacze, do obejrzenia sobie, gdzie Badalamenti opowiada właśnie, że Lynch kazał mu sobie wyobrazić las, te drzewa, te sykomory szumiące i potem biedną, samotną dziewczynę. I potem ona ma się zbliżać i to ta muzyka dochodzi do takiego momentu Tak. właśnie i ten temat Laury Palmer jest taki smutny, taki. Zaczyna się tak spokojnie, a potem ten smutek się tak potęguje aż. Wszystko się potęguje, bo to jest, ja uważam, że to jest po prostu muzyka pośmiertna, że tak naprawdę nikt w tym Twin Peaks nie istnieje naprawdę. To jest moje zdanie, jak ja pamiętam ten serial. I ta muzyka po prostu potęguje to kompletne odrealnienie, tą nierzeczywistość. I to jest najpiękniejsze, co może być. A wracając do tematu Laury Palmer, to muszę powiedzieć, że jest to najbardziej przerażający według mnie numer na całym soundtracku. Ja pamiętam, że ja oglądałem Twin Peaks, jak byłem chyba w 8 klasie szkoły podstawowej, bo wtedy leciał w telewizji, na drugim programie, telewizji polskiej. I naprawdę ciary były, jak się Tak. pojawił ten moment. I to jest absolutnie wielkie, to jest wielki utwór. A zatem on Tak. ma coś w sobie z takiego marsza żałobnego, takiego z czegoś, jakby z odprowadzenia do grobu. Nawet sam kompozytor stwierdził, że on się wzorował, myślał właśnie o marszu żałobnym, tylko David Lynch kazał mu zwolnić, żeby to było powoli, żeby budowało napięcie. Tak. Początkowo ten temat Laury Palmer był szybszy, rzeczywiście tak go tam zrobił. I ja w ogóle chciałem nawiązać, bo chciałbym mówić może, w których odcinkach to jest, gdybyście słuchacze, drodzy słuchacze, chcieli sobie tego posłuchać, to zaraz w pierwszym odcinku, czyli w pilocie, mamy temat Twin Peaks, czyli gdy się serial zaczyna, gdy widać te piły, jest temat Twin Peaks, myślę, że chyba nikomu nie trzeba mówić, jak on brzmiał.
Potem pojawia się właśnie temat Laury Palmer w momentach, kiedy ludzie dowiadują się na przykład o jej śmierci. I to są takie momenty naprawdę chwytające za serce. I jeszcze jedna rzecz tam się pojawia zaraz w tym pilocie. Na końcu pojawia nam się Roadhouse, czyli ten pub, nie wiem jak to powiedzieć, nie, puby są w Anglii. No bar. Bar, ten bar, Roadhouse, i tam właśnie śpiewa Judy Cruz. Tam się pierwszy raz pojawia i ona w zasadzie gra samą siebie, można powiedzieć, ta piosenkarka. I co ciekawe tam jest, ona gra utwory, do których muzykę właśnie robił Angelo Badalamenti, ale słowa pisał tam sam David Lynch. Bo ludzie, którzy krytykowali tą muzykę może, że jest taka prosta, jest chyba ta sama krytyka dochodzi do słów. Bo te słowa tam są strasznie proste. To są bardzo proste teksty, tak, rzeczywiście. Ale Lin sam przyznał, że po prostu no inaczej nie mógł ich wtedy napisać. Dzięki tej muzyce te teksty nabierają takiej siły, są tak ogromne, ten potencjał, ten ładunek emocjonalny, który tam przechodzi. Do tego jeszcze pamiętaj, że dochodzi głos Julie Cruz, która jest sopranem, która śpiewa jak anioł, która jest po prostu jakby z innego świata jeszcze bardziej niż cały serial. Ja w ogóle mam wrażenie, że te piosenki, które ona śpiewa w tych pierwszych dwóch sezonach, to jest to, co chciałaby nam powiedzieć Laura Palmer, gdyby ona żyła. Mam takie wrażenie, wiesz? Jak sobie dzisiaj czytałem te teksty. W pierwszym sezonie Julie Cruz śpiewa te piosenki Nightingale, Into the Night i Falling. Chyba Falling jest takim najbardziej znanym i jednak on chyba mówi właśnie też o tej śmierci, nie? Najbardziej. No myślę, że to jest zakochanie, które powoduje destrukcję. To taka jest moja interpretacja, ale jak już dobrze wiesz, do interpretacji każdy ma swoje, do swojej interpretacji każdy ma prawo, więc... Jak najbardziej. I w ten sposób ja myślę, że to pokrótce byśmy omówili to, co było w pierwszym sezonie. Ja bym chciał teraz przejść do drugiego sezonu i tam były te dwie piosenki, o których ty mówisz, że nie pamiętasz. Nie pamiętam. Just You to jest ta piosenka, gdzie James śpiewa z Doną i z tą kuzynką Laury Palmer razem. No to teraz już pamiętam. Słodka, słodka, wręcz szept. Taki, ma, tak. Taki, już wiem, to już pamiętam. I to jest tak bardzo dobrze zagrana scena, bo to jest scena, gdzie on śpiewa Just You i ma kontakt wzrokowy z Donną, ale w pewnym momencie on łapie kontakt z tą kuzynką zmarłej Laury Palmer i Donna robi się zazdrosna, ona wybiega stamtąd. I zaraz po tej scenie też później Madeline, czyli ta kuzynka Maddie, ona widzi Boba, który tam się skrada przez to. Także, no czy tu już trochę wchodzimy pewnie w fabułę, ale to jest to, jak oni potrafili budować to napięcie, że był ten wątek emocjonalny, wątek miłosny pomiędzy Jamesem i Donną, a w zasadzie pomiędzy także tą zmarłą Laurą, Laura, która pojawia się tutaj w postaci jakby tej swojej kuzynki, i potem zaraz przejście do... No tak, ale z tego co pamiętam, to on śpiewa Just You, a ma przed sobą dwie kobiety. To jest też nie do końca jednoznaczna sprawa, myślę. Więc to jest też bardzo sprytnie potraktowane. I chyba z tego powodu Donna tam odczuwa zazdrość w tym filmie, nie? Ja tak tylko wspomnę, nie chcę ci może nic mówić, ale ta piosenka pojawia się także w trzecim sezonie. Okay. Just You jest, także myślę, że wszyscy ci, którzy oglądali, też pamiętają wersję, chociaż ta chyba ta starsza jest lepsza. Co ciekawe właśnie, teraz chciałbym wrócić z powrotem do Julie Cruz. Ona pojawia się w najważniejszym chyba epizodzie, to jest sezon drugi, epizod siódmy, Lonely Souls. Końcówka dzieje się tam znowu w Roadhouse i tam są chyba trzy piosenki. I to też jest taki dla mnie roller coaster, bo tam mamy, zaczynamy znowu od takiej muzyki, piosenki, która mówi o miłości i zmierzamy w kierunku tej śmierci. Bo tam zaczynamy, jest ta piosenka
Rocking Back Inside My Heart. To śpiewa na scenie, nie wiem czy pamiętasz to, śpiewa właśnie Julie Cruz, ale Donna siedzi z Jamesem przy stole. I Donna patrząc na niego, śpiewa jakby do niego, znaczy udaje, że śpiewa, bo to Julie Cruz śpiewa w tle, ona udaje, że to są słowa właśnie do Jamesa. I widać to porozumienie między nimi, ten uśmiech pomiędzy nimi, tą, nie wiem, rodzącą się miłość. A potem wszystko przechodzi w tą ostatnią piosenkę The World Spins, gdzie Donna nagle zaczyna płakać. Powiem ci, sobie nie wyobrażam, jak można by zrobić tą scenę bez tych piosenek, bez tego głosu, bez muzyki Badalamentiego. No, ten sezon drugi, ta końcówka jest genialnie zrobiona tam, nie? Właśnie chyba dzięki tej muzyce. No wszystko do siebie pasuje. A myślę, że Donna zaczyna płakać, bo Donna sobie zdaje sprawę, że James jej tak naprawdę nie kocha. I to jest bolączka Donny. To też, ale nie wiem, czy pamiętasz, no, chyba nie będę spoilerować tutaj wszystkim, tam się dochodzi do morderstwa znowu wtedy, nie? I to właśnie chyba ta piosenka pokazuje to, że właśnie w tej chwili dzieje się coś strasznego i... To jest na tej ja uważam, że to jest na tej zasadzie kontrastu. To jest bardzo typowe dlatego, zarówno dla fabuły, jak i dla muzyki, że z jednej strony jest szczęście, spokój, miłość, zakochanie, no a z drugiej strony jest, powiedzmy, to odejście, prawda? Ja to widzę w ten sposób. I ostatnią piosenką, którą chciałbym wspomnieć z drugiego sezonu, to jest piosenka, która pojawia się w ostatnim, 22 odcinku drugiego sezonu i tam śpiewa Jimmy Scott i znowu mamy muzykę, mamy Badalamentiego i słowa Davida Lynch'a. Słowa znowu są bardzo proste, Sycamore Trees, ale głos Jimmy'ego jest genialny. Ja ci powiem, że gdy pierwszy raz ja go usłyszałem, ja myślałem, że to śpiewa kobieta. No ja nie. Ja od razu wiedziałem, że jest to mężczyzna i od razu zastanawiamy się, dlaczego Lynch go zatrudnił. Taki kontrapunkt dla Julie Cruz, prawda? Julie bardzo delikatna, oniryczna, gdzieś za mgłą, gdzieś trzeba szukać tego głosu. On niby jest wręcz czasami niesłyszalny, a tutaj nagle tego typu ekspresja. Mnie to bardzo zastanowiło. Tak. A nie wiem, czy znasz trochę historii Jimmy'ego. Jimmy Scott jest to mężczyzna, który ma chorobę, ja nie wiem, jak ona się dokładnie nazywa, że on nigdy nie przeszedł, nie dojrzał płciowo. Także jego głos jest taki dziwny właśnie, może wydawać się głosem kobiecym, no bo on w sensie seksualnym, on nie jest chyba mężczyzną po prostu. Także ta jego choroba, czyli pewnie to jest jakaś straszna rzecz w życiu człowieka, który nie może nigdy dojrzeć, ale z drugiej strony no Jimmy wykorzystał to, bo on jednak wykorzystał swój głos, bo to jest śpiewak jazzowy, bardzo znany, on pięknie śpiewa, na przykład ja w jego wykonaniu słyszałem Imagine Johna Lennona, no genialne wykonanie, wiesz, naprawdę polecam wszystkim, którzy chcieliby posłuchać. Jimmy Scott ma genialny głos i chyba dlatego też właśnie Lynch wykorzystał go właśnie tutaj w swoim serialu, nie? No z tą, powiedzmy to, chorobą w cudzysłowie, no pasuje do tego świata Lyncha, prawda, który jest zdeformowany, który jest surrealistyczny, który jest taki bardzo oryginalny. Ja bym nie chciał może za dużo mówić o trzecim sezonie. Chciałem wspomnieć o takich trzech, tylko o muzyce w trzech miejscach. Ja zapowiem ci, zacząłem oglądać, ciekawy jestem, jakie ty będziesz miał wrażenia po trzecim sezonie. Oglądałem pierwszy epizod, potem oglądałem drugi i powiem ci, ja się zastanawiałem, co ja oglądam. Czy to jest dalej Twin Peaks? I drugi epizod kończy się w Roadhouse. Drugi epizod kończy się w Roadhouse, pojawia się zespół Chromatics, który śpiewa Shadow. I powiem ci, jak oni to zagrali, stwierdziłem, to jest Twin Peaks. To jest Twin Peaks, czyli jednak muzyka była tym łącznikiem, prawda? Tak, powiem ci, do tego momentu, kiedy właśnie kończył się drugi epizod, ja mówię, ja nie wiem, co ja oglądam, ja nie wiem, czy to jest Twin Peaks, ale w ten moment właśnie ta muzyka
właśnie Roadhouse, tam się James pojawia też znowu i no to był właśnie ten moment dla mnie. Tak więc Chromatics i Shadow, ta piosenka do dzisiaj kojarzy mi się właśnie z Twin Peaks. Jest genialne. Zresztą wydaje mi się, że ta wykonawczyni, ona nie śpiewa tak samo jak Judy Cruz, ale ona ma podobny chyba charakter, ta piosenka, nie? Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju, ja myślę, że Lynch szukał kobiety, która gdzieś tam może być nawet skojarzona z Julie. Ja słyszałem ten link, który mi podesłałeś i to jest absolutnie ta sama bajka. Tak. One śpiewają bardzo podobnie, są bardzo delikatne, są oniryczne, jak przez mgłę. Nie wiadomo, czy to jest sen, czy to jest kołysanka. Myślę, tak, że Lynch dobrze wiedział, co robi. Ja myślę, że w linku do tego podcastu podamy może kilka odnośników, na przykład do YouTube'a, żeby można posłuchać sobie tych fragmentów. I to był pierwszy fragment, czyli sezon trzeci, epizod drugi, końcówka jest właśnie Chromatics Shadow. Sezon trzeci, epizod jedenasty jest scena, gdzie oni jedzą cherry pie. Oczywiście. To się pojawia bardzo często w pierwszym i w drugim sezonie, w trzecim też tego oczywiście nie mogło zabraknąć. I w tle jest muzyka Badalamentiego, tytuł piosenki, tytuł utworu, bo to nie jest piosenka, to jest Heartbreaking. Zresztą sam ten jedenasty epizod trzeciego sezonu też się nazywa Heartbreaking. No tego też nie da się opisać. To jest tak głęboka muzyka, tak pełna uczuć. Myślę, że jeden z ostatnich utworów, które stworzył Badalamenti. I naprawdę warto o tym wspomnieć, chociażby dlatego właśnie, że 11 dni temu niestety Badalamenti zmarł i nie stworzy już nic więcej, nie? No niestety, ale to absolutnie wielka postać. Do tej pory wielu artystów się inspiruje jego sposobem tworzenia muzyki. I właśnie w jednym z wywiadów powiedział, że był bardzo zaskoczony sukcesem tego soundtracku, bo to była płyta, która odniosła namacalny sukces komercyjny. I potem wielu jego kolegów po fachu przychodziło do niego, że producenci filmowi chcą, żeby stworzyli coś bardzo podobnego jak on. Twin Peaks był fenomenem. Był fenomenem pewnie dlatego, że była tam muzyka Badalamentiego, ale nie tylko dlatego. Tak więc ja myślę, że zarówno Lynch pomógł Badalamentiemu, jak i Badalamenti Lynchowi. Razem wypromowali się niejako. No jak kompozytor powiedział, oni był dla niego drugim małżeństwem, jego współpraca z Lynchem. Tak, ale pamiętasz, przysłałeś mi linka, jak tworzyli ten Laura Palmer Team. W którym właśnie kompozytor grał tą muzykę, którą odpowiada. Powiem tak, no to była reakcja na to, co mówił David Lynch. I tutaj znalazłem bardzo ciekawą analogię do jego dzieciństwa, ponieważ z jednym z wywiadów kompozytor Angelo powiedział, że jak był małym chłopcem, a pochodził z włoskiej rodziny, to słuchali wszyscy opery włoskiej i dziadek im tłumaczył, o co treść tej opery. Jego to zawsze bardzo wzruszało i współpraca z Lynchem przypominała mu właśnie to dzieciństwo. Ten sposób, w jaki reagował na sztukę. W ogóle w tych wywiadach on jest niesamowity. On jest bardzo ciepłym człowiekiem, bardzo elokwentnym, ma piękny głos, jest bardzo otwarty. Nie można oderwać ucha od tego, co mówi. I właśnie przyznał, że praca z Lynchem to jest takie pokazanie jego dark side, jego ciemnej strony, bo on normalnie jest człowiekiem bardzo pozytywnym, kochającym życie, dobrą włoską kuchnię. I właśnie Lynch wydobył z niego taką posępną głębię. Ostatni utwór, o którym ja chciałbym wspomnieć, jest to znany utwór, który po prostu wykorzystano tam w filmie. Też w trzecim sezonie, epizod czwarty, jest scena przy śniadaniu, gdzie leci Take Five. Na pewno znasz, to jest klasyka jazzu. Take Five to jest, wszyscy to znają, ten fragment muzyczny. I dla mnie to też była esencja Twin Peaks, bo to jest scena, gdzie się nic nie dzieje. Dwójka ludzi siedzi przy stole i jedzą śniadanie. Kobieta w tle przygotowuje tam chyba kanapki czy coś więcej i leci Take Five. I cały utwór tam chyba jest, ten Take Five, on jest 5 minut chyba trwa, to jest genialne, ja to mogę oglądać, tą scenę wielokrotnie, ja mogę wracać do niej,
Lynch z Badalamenti współpracowali, stworzyli wiele, wiele wspaniałych utworów. Mamy też wiele utworów śpiewanych, ale Lynch potrafił też właśnie wykorzystać takie utwory właśnie jak na przykład Take Five, wstawić w scenę i nie wiem, nie umiem tego nazwać po prostu, ale bo w zasadzie ja się powiem ci, nawet zastanawiałem, co mnie trzyma przy tej scenie. Co mnie tam trzyma? Tam się nic nie dzieje. Tam jest po prostu ta muzyka. Są postacie, które pewnie lubisz. Być może to mnie trzymało przy tym. Ale Take Five też na pewno. Tyle może ja. Dla mnie, jeżeli chodzi o muzykę z tego projektu, z tego arcydzieła, może lepiej zabrzmi, to są jednak pierwsze dwa sezony i to nie tylko dlatego, że nie widziałem trzeciego. To jest płyta, którą ja mam w telefonie po dziś dzień. Ja pamiętam, że to jeszcze w latach 90. kupiłem to gdzieś na kasecie, oczywiście pirackie, bo wtedy w Polsce nie było legalnej sprzedaży muzyki. I możliwe, że to było moje pierwsze zetknięcie się z alternatywnym popem, jeżeli chodzi o te numery, które wykonywała Julie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na piosenkę, której poświęciliśmy najmniej czasu, na utwór otwierający. Ten pierwszy, Twin Peaks Team. Tutaj dzisiaj znalazłem przecudowny artykuł, w którym porównano ten temat przewodni Twin Peaks. Powiedziano wprost, że to nie jest zwykła piosenka, zwykły utwór otwierający serial. Jest to portal do innego świata. W ten sposób określono tę muzykę. Jest to muzyka hipnotyzująca, która współgra ze wszystkim, co potem widzimy w tym serialu. Zarówno z tym lasem, który jest ciemny, posępny, pełny tajemnic, jak i z tymi kurtynami, ze snem, z realnością i światem onirycznym. Ja uważam, że w ogóle ta muzyka i ten początek tego jest do niczego niepodobny. To jest jakby po prostu wejście w jakąś komę, wejście do zupełnie innego świata, wejście w jakiś sen. Jest bardzo taki medytacyjny, hipnotyzujący, wabiący. Chodź. Idź dalej, nie wyłączaj. No, idziemy. Co dalej słyszysz? Już i jesteśmy coraz dalej tam. To nie da się od tego w ogóle oderwać. Wciąga nas jak w głębie tego ciemnego lasu. Jest romantyczny, kojący, a jednocześnie ma w sobie coś takiego, no powiedziałbym, narkotycznego wręcz. I właśnie The Rolling Stone magazine uznał, że jest to 35. najlepszy temat telewizyjny na świecie. Więc ja w ogóle sobie nie przypominam, żeby jakaś ścieżka dźwiękowa z serialu była tak popularna jak to. Mimo, że jest to rzecz absolutnie niszowa. Tam nie ma żadnych wielkich gwiazd. Tam są po prostu kompozycje dopasowane do wizji Davida Lyncha. A mimo wszystko ten soundtrack był wielkim hitem też komercyjnym. Sprzedał się bardzo dobrze. Na liście amerykańskiej był na 22. miejscu. W Zjednoczonym Królestwie na 26. W pierwszej trójce był w Australii, Finlandii, Włoszech, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Więc to był zarówno sukces komercyjny, jak i sukces artystyczny. Do tej pory no, nie było takiego przypadku. No i ja, kiedy wyszedł ten serial, ja pamiętam wtedy mama kupiła nam pierwszą wieżę z CD. Ja kupiłem sobie CD, chyba oryginalne, chociaż w tamtym czasie też sprzedawano kopie. I pamiętam, w tym CD była taka książeczka, gdzie były pokazane. Czyli oryginalna, bo pirackie były bez książeczek, czyli no to miałeś szczęście. W każdym razie pamiętam tutaj w ta płyta właśnie z tą książeczką, wielokrotnie słuchałem. I co tam ciekawe było, były pokazane zdjęcia wszystkich postaci. Były postacie, wiesz, napisane właśnie, kto jest kto. Najciekawsze też było Diane. To było zdjęcie magnetofonu. Dobra. Bo tam ten Cooper cały czas mówił do Diane, nie? Także, no ja myślę, że może kiedyś, jakbyś obejrzał trzeci sezon, moglibyśmy dograć kolejny odcinek o muzyce właśnie z trzeciego sezonu, bo tam jest kilka innych, bardzo fajnych utworów, które się pojawiają w trzecim sezonie. Jest kilka powtórek właśnie. Jest Just You, jest właśnie ten taniec Audrey, jest oczywiście tematy Laury Palmer i temat Twin Peaks też się oczywiście pojawiają, ale jest też kilka nowych postaci, tak jak właśnie ten zespół Chromatics. Także to myślę, że można by kiedyś jeszcze raz może się spotkać i z przyjemnością.
omówić muzykę z trzeciego sezonu i może kiedyś, nie wiem, pokusimy się o to, żeby omówić nawet serial. Myślę, że możemy omówić serial, możemy sobie wyznaczyć pewnego rodzaju cele, pewne konteksty, skupić się na pewnych rzeczach, żeby się nie rozpraszać, bo jest to temat rzeczywiście, jak powiedziałeś, absolutna otchłań interpretacyjna. Tak, dokładnie. A ja bym chciał namówić naszych słuchaczy do szukania na YouTube wywiadów z Angelo Badalamenti, bo tam można się nie tylko dowiedzieć, jak powstawała ta muzyka, bo jest głównie pytana o Twin Peaks, ale także zobaczyć tego kompozytora. Jak on ma niesamowitą energię jako człowiek, jak wspaniale potrafi odpowiadać na pytania, korespondować z pytającym, ma niesamowitą siłę przebicia jako człowiek. Jest absolutnie przeciwieństwem Lyncha, który jest zamknięty w sobie, jest enigmatyczny, jest abstrakcyjny. On jest, musiał być wspaniałym nauczycielem, bo też uczył muzyki swego czasu. Więc tutaj namawiam naszych słuchaczy do szperania w YouTube. I tutaj mam ostatni cytat, jeżeli pozwolisz. O pracy z Davidem Lynchem powiedział: zawsze czuję się winny, ponieważ komponowanie muzyki do wszystkich jego projektów było tak łatwe. Chodziło o to, że oni zazwyczaj za pierwszym razem już trafiali w to, czego Lynch chciał. I potem już nie było żadnej jakiejś ciężkiej pracy. Tak, oni rozumieli się Więc bardzo tutaj trzeba dobrze. podkreślić, tak, to porozumienie, tą symbiozę artystyczną, rzadko spotykaną. No, zdarzają się na przykład duety Kora-Jackowski, prawda? Myślę, że to było coś na kształt właśnie czegoś takiego. W notatkach podamy linki może do różnych, do piosenek właśnie na YouTubie. Ja podam też miejsca, gdzie można posłuchać. Tak jak na przykład właśnie, że Taniec Audrey pojawia się w trzecim sezonie tego typu rzeczy. Just You to jest sezon drugi, epizod drugi i tego typu rzeczy to też w notatkach znajdziecie, jakbyście chcieli sobie wrócić do serialu, ale może do samych piosenek, gdybyście chcieli sobie, drodzy słuchacze, poszukać ich może, czy bo ja sobie kupiłem na Amazonie wszystkie trzy sezony i sobie dzisiaj przed naszą rozmową przelatywałem jeszcze nie serial, tylko właśnie te miejsca, Muzykę. gdzie muzyka się pojawia i to jest, no, kiedy słucham właśnie ten ostatni epizod drugiego sezonu, czyli tam, gdzie śpiewa Jimmy Scott, śpiewa Sycamore Trees, no, tam mam też gęsią skórkę zawsze przy tym. Ten jego głos i te sceny tam, które się pojawiają, to jest. No to jest wielkie dzieło, to jest wielkie dzieło, ono jest już zapisane w historii kultury na zawsze. Patrz, ile lat minęło od premiery, a tutaj on ciągle gdzieś się pojawia, i muzyka, i postać reżysera, i te postaci, w ogóle charaktery serialu. To jest wielkie dzieło, to jest świadectwo wielkiego dzieła, wielkiej twórczości. Tak. No, David Lynch nagrywa codziennie taki krótki odcinek. Można na YouTubie go sobie oglądać. I w dniu śmierci Angelego powiedział w zasadzie tylko jedno zdanie chyba: dzisiaj nie będzie muzyki. Muzyki. I no, w ten sposób chciał chyba uczcić, nie, śmierć swojego, no, myślę, że przyjaciela, nie? Na I. swój pokręcony sposób myślę, że to zrobił. Tak. O Lynchu chyba trudno powiedzieć właśnie inaczej, nie? No, to bardzo, bardzo zagadkowa, enigmatyczna postać, bardzo. Bardzo Tak. osobny, taki trochę nieprzysiadalny. Nie chce się, nie... Tak trzeba troszeczkę na dystans z nim, myślę. Dokładnie. Nie z Ale twórczością, z nim tak. tak. Ale to sobie zostawimy może na kiedy będziemy omawiać Twin Peaks. Dzisiaj chciałbym bardzo podziękować Tobie, Pawle, za to, że znalazłeś czas, że mogliśmy porozmawiać, a Wam, drodzy słuchacze, jak zawsze dziękujemy za to, że dotrwaliście z nami do końca. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.